Wiesz, zawsze mnie zastanawiało. Jest ci smutno, że nie gadasz z nikim w tej szkole? Zbadaj do kota. Czego chcesz, Xavier? W sumie niczego. Mogę zniknąć, jeśli chcesz. Dobra, misie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą zbiórkę. Przypominam tymczasem, że zgłosiliśmy się na Czuwaj Film i czas zacząć ogarniać. Mona, scenariusz. Spoko. Dobra, a jak będziemy mieli scenariusz, to podzielimy rolę i zaczniemy resztę przygotowań. Brat. Nie słowo sobie daję, że pomagać będzie wzajem. Duch, duchowi duch, nie duch. Dobranoc, Mona. Wyśpij się. Jutro zaczynamy pisać scenariusz. To jasne. Ale będzie super! Już nie mogę się doczekać. Mona! Znajdź mi w końcu jakąś dziewczynę. Wykreowałaś mnie na romantyka, a nie mam żadnej dziewczyny. Robert dobrze gada, a ja chcę jakąś większą rolę, bo wiesz, trochę czuję się pominięta. Jezu, ludzie, dajcie mi spać, dobra? Ach. Skara nie polskie szwami. Mona, bo Mim chce coś powiedzieć, ale wiesz jak jest. Oto to! Niektórym z nas w ogóle nie dajesz dojść do głosu. I co z naszą kapelą? My tu z kolegami liczymy na jakieś sukcesy i profity z nich płynące, a tu nic! Billy, wasza kapela nazywa się Krwawe Rekiny. Naprawdę liczy się na jakikolwiek sukces. O, no wiesz ty co, Mona? No nie spodziewałem się tego po tobie. Nie no, teraz to ja się obrażam. A wracając, to co z moją rolą? Mona! I moją dziewczyną! Mona, bo Mim nadal chce... Zamknijcie się wszyscy! Dajcie mi spokój! Mam was dość! Dobra. Uczennica. Z wielkimi planami na przyszłość i... To jest nie do zrealizowania. Dakota. Xavier. Mim. Pomóżcie. Nie mogę nic wymyślić. Słuchaj, ja naprawdę nie wiem, co ty mogłeś zrobić z tą płytą. No może powinieneś lepiej poszukać pamięci. Idź gadać do siebie. Chwila. Jak to było? Pokój wspomnień? Zamek? Rafał! Rafał, chodź tutaj. Jak to się nazywało, ten pokój myśli? Pałac o pamięci? Mówiłeś? No, jak to miało działać? Nie, ja nie mówię. Tu masz opisane różne techniki zapamiętywania i odtwarzania informacji. Może to ci coś pomoże. Istnieją trzy rodzaje świadomości. Świadomość, przedświadomość i nieświadomość. O, dobra. Każda z nich przechowuje określone informacje i wiadomości.
Ona naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Przedświadomość. Są u ciebie? Nie. Musieli zawędrować gdzieś dalej. Halo? Nieświadomość? Wiesz coś o tym? Jeżeli Mona nie napisze tego scenariusza, to wszyscy mamy problem. Oboje wiecie, że mój pałac jest ogromny. Ona co chwilę czegoś zapomina. Ci jej wymyśleni bohaterowie mogli się pojawić, nie zwracając nawet mojej uwagi. Lepiej nie chcę wymyślić coś nowego, bo nie ma szans na odzyskanie tych starych. Pójdę z nią. No co? Moje możliwości pojmowania znajdują się między waszymi. Jeżeli ktoś ma ich znaleźć, to najprędzej ja. Nie. Nie ma szans. Nie zgadzam się. Nie będziesz się panoszyć po moim pałacu. To może być dobry pomysł. Rozejrzą się trochę. Wiesz, jak wiele znaczy ten scenariusz. Poza tym, nawet jeśli nic nie znajdą tam wartościowego, to sama wieść o takiej wyprawie rozbudzi wyobraźnię ludzi. Tak, oczywiście. No, rób ta, co chce ta. Nie wezmę odpowiedzialności za to, co tam znajdziecie. Nie przejmuj się nim. Wiesz, jaki on jest. Róża, jak tylko będziesz gotowa. Wiesz, że mam mało czasu. Powodzenia. Dzięki, świadomość. Dam radę. Zobaczymy, co tu się da zrobić. Siemano, siemano. Jacek jestem. Tam ta babka mówiła, że przyjdziesz. Jaka babka? No taka jedna. Ciemne oczy, ciemne włosy, krótkie. No, strój biznesmena, nie wiem. Przypominała ci może stewardessę? No, trochę. No co? Nie, nic. Wiesz może, co tam się dzieje? 7 zł. Albo randka. Nie, no żartuję. Tamten typek to Alex, mój brat. Próbuje poderwać tą laseczkę, Elizę. Chodzą razem na jakieś zajęcia tańca czy coś w tym stylu. Jutro jest dyskoteka. Może w końcu zrobić coś więcej niż tylko latanie wokół niej. Zdaniem podsumowania, pamiętajcie, pion pisze się przez i, a nie przez j. Dobra, i jeszcze kilka spraw organizacyjnych. Czuwaj film. Jak scenariusz? Nie, gotowy. Mona, wszystko fajnie, ale ten film to jest Dirty Scouting. No tak, nazwałam ten film. Ale my nagraliśmy ten film 2 lata temu. Jaja sobie robisz. Mona, chyba jesteś przepracowana. Ze spokojem, mamy jeszcze trochę czasu, pomyśl nad tym. Tak, jasne. Thank you.
Nie martw się, sprawdzimy to i w razie czego przemówimy Torowi do rozsądku. I jak znajdę tarczę. To siema. Natasza, co się stało? Chłopaki? Jestem głodna. W sumie zastanawia mnie, dlaczego Thor najpierw wbrew swojej woli został zesłany na ziemię, a potem pierwszy co zrobił, to zdradził swoją ukochaną Sif z pierwszą lepszą kobietą. Dlatego najpierw dokładnie sprawdzimy, o co chodzi. Może się po prostu przesadza. Ale jeśli to prawda, to może wcale nie został porwany. Może sam się tutaj jakoś przeniósł? Nie. To byłoby niezgodne z zasadami prawa. Ale jakiego prawa? Jego prawa? Naszego prawa? Waszego prawa? To jest kwestia interpretacji. I właśnie taki sposób myślenia pokazuje, jakim jesteś człowiekiem, Tony. Dobra, nie chcę przerywać, ale chyba mamy misję do wykonania. Kończmy i chodźmy. Ale pizza. Zjemy po drodze. Tym razem nie da się napać. Pomysł z 10 września 2012. Mona! Robert! Pomysł z 24 grudnia, Robert! To nie tak miało wyglądać. Ach, słuchaj, skarbie. Jest sprawa. Ciągle mówisz do mnie blondi. A ja chciałabym mieć imię. Na przykład Jessica albo Karyna. Robert? Robert! Jestem Dakota, a to Billy i Georgie. Mieliśmy dostać film o naszej własnej kapeli. I mam do ciebie tylko jedno pytanie. No co jest? No co jest? No. Halo, mieliśmy mieć własny film. Miał być nasz własny film. Trenowaliśmy cały czas. Nasz talent się marnuje. Mona! Mona! Obiecałaś nam Mona musi imię. Być tak pusta? Ja chciałem nowy Robert. Czy to tak dużo? Tylko Robert! Bardzo wydaje mi się, że nie chce coś powiedzieć, ale ona nie może nic powiedzieć. Naprawdę nie dałoby się zrobić tak, że obraz będzie lepszy. Ja ją obiecałaś, no i tak zostało mnie. Mona, obiecałaś nam film o kapeli. Nasza kapela, no zobacz, jesteśmy gotowi. Nasz talent się marnuje, Mona. Nie rzuci ją z tego filmu! Robert! Nie, musi być, no obiecałaś. Co się dzieje? Mona! Mona, to Karolina Jessica! Mona, po co się...